Cześć, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Lalonka z tej strony. Kim ty kurwa jesteś? Co ty pokazujesz? Jaką ty jesteś? Jak ty pokazujesz prawa kobiety? Jak najpierw chcesz tą galę zlikwidować, a teraz tam siedzisz i wyzywasz Monikę nad gołe pięści. Jak chcesz, to ja ci pokażę, jak w tym świecie się zachowuje. A pięści, to może przyjmie pani propozycję ze mną takiej walki? Nie, nie bierz tego. By do tego nie doszło. Wiem, moje starania, moje kurwa treningi, moje tego, a teraz pani tam siedzi. Oczywiście my się nie znamy, z wielkim szacunkiem. Szkoda mi się Moniki zrobiła, bo jest chujutka, malutka. Szacunkiem. Z wielkim, a jakim wielkim szacunkiem? W sensie, że pani używa wobec mnie inwektyw i pani do mnie mówi, że z wielkim szacunkiem? To co jest wyznacznikiem szacunku zatem? A ty kogo reprezentujesz, jak siedzisz tam? Reprezentujesz politykę kurwa w klaucie, de frika? Kobieto. Ja stwierdzam tylko fakty. Gdyby ktoś mi powiedział, że mam... Uwierz mi szczerze, kochanie, nie. Że zderzyłaś się ze światem takim, że to nie ty w Sejmie, bo ja tu mam przewagę gadki. I teraz ty mnie będziesz słuchał. A ja do Sejmu? Nie mamy jako rozmawiać. Mi jest ciężko ustosunkować się do monologu, tak? To teraz no masz wiem, chwilę że dla ciebie to jest ciężko, bo to nie jest Sejm, tylko Fit Fighty. A więc uważaj, gdzie jesteś. Jak ale jaki na Sejm? Ja nie jestem politykiem, proszę pani. Bardzo bawi mnie to proszę pani. Tak. Lalunka. Dobrze, znaczy, koniec końców. Czy to jest hipokryzji, przychodzisz tam, kozaczysz się, chcesz na gołe pięści walczyć. Dobrze, posłuchajmy odpowiedzi. Czy pani Marianna Schreiber chce zawalczyć na gołe pięści z Laluną? Zapraszam. No przecież powiedziała, że jak nie zawalczy Monika z sobą na gołe pięści, to odchodzisz. To teraz nie odejdziesz, bo to ja cię wywołam. Ale Lalunka, sobie poradzę, dam radę, spokojnie. Spokojnie, no bo wiesz, ja nie lubię czegoś takiego. Wchodzi tam, kozaczy się na wizji, a no to chcę jest tu warunki świat... stawiać i rozstawiać na no dokładnie, kurwa, i cały czas ci w twarz wyzywa, ile to akurat się nie przebijesz, jeżeli nie, chodzi o takie rzeczy. Dobrze, ale dobrze, oddajemy głos Mariannie, proszę. Bardzo dziękuję. Tylko szybko, bo nie lubię tego słuchać. Dobrze, proszę, proszę. Pani Katarzyno, jeżeli uraziła panią moja postawa tutaj w tym miejscu, to panią przepraszam. Ale wręcz przeciwnie, ja czekam na gołe pięści. No ja nie mogę się... Ale Kasiu, pozwól dokończyć Mariannie, proszę. A jakie pozwól, kurwa? Przede wszystkim widzę tą przewagę choćby w tym, że między dwiema kobietami tutaj, panią Moniką i panią Katarzyną jest jakaś relacja zaciśniona. I... Nie, ja panią też bardzo uwielbiam, bo ja zawsze chciałam zobaczyć na gołe pięści, więc jeszcze bardziej panią kocham. Tak, ja zaproponowałam ten pojedynek Monice. A ja proponuję pani, a to ja jestem cesarzową Krauta. Marianno, prosto z mostu. Czy w razie czego zawalczyłabyś z Laluną tak, na gołe pięści? Nie. No i proszę bardzo, kto tu się osrał? To teraz pani nie zobaczy, jak pani nie wyjdzie na gołe znaczy, pięści. Ale przede wszystkim... Ale co? Ale to mówią górale, kurwa. Znaczy... To jest tak, no krótko. Nie, żyła pani ze światem takim, że jeszcze pani w nim nie była. Powiedzieć. No nie może pani się powiedzieć, bo to są Fit Fighty, a nie no... kurwa jakieś stanie z mikrofonem i wołanie prezydenta. Dobrze. Boże, moi drodzy, ja musimy kończyć telefon. Jak można mieć 40 lat i co drugie słowo przeklinać po prostu. No. A widzi pani, we Fit Fightach wszystko jest możliwe. Życia jeszcze... Jak się chce, to można. Ale szanuję panią Katarzynę za odwagę, z którą tutaj zadzwoniła i zaprezentowała swój poziom, czyli wystawiła świadectwo samej sobie, bo przecież właśnie o to w tym chodzi, że osoby, które uważają, że w taki sposób powinny się zachować, same o sobie wystawiają świadectwo. To pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że tutaj Monika jest bardzo zadowolona, że zadzwoniła z przymierzeńczyni jej tutaj postawy i zachowania. Ja nie znam pani Katarzyny, tutaj pseudonim Laluny i ciężko mi jest się ustosunkować do jej osoby. Natomiast teraz sytuacja jest między mną a Moniką i ta sytuacja dotyczy tylko nas. Miało być dwa zdania. Dobrze. To było zdanie podwójnie złożone. No. To było pięknie poskładane, a ja mam...